to jest standardowych rozmiarów komputer. To jest bardzo popularna obudowa typu small form factor, a to jest obudowa, w której dzisiaj zbudujemy peceta. Prawdę mówiąc, to ciężko będzie mi pokazać na filmie, jak mały będzie komputer, który dzisiaj zbudujemy. Jego rozmiar widać dopiero w porównaniu do innych przedmiotów, takich jak klawiatura, kontroler Xboxa czy puszka napoju. Jest on serio bardzo, bardzo mały. A mimo takiego rozmiaru upchamy tutaj dzisiaj płytę w formacie ITX i wierzcie lub nie, ale także dedykowaną kartę graficzną. Bo gdy mamy taką obudowę, która ma blisko 20 litrów pojemności, to przy odrobinie wysiłku jesteśmy tutaj w stanie upchnąć topowe, najlepsze komponenty, najwydajniejsze jakie się da i jako tako będzie to działać. Natomiast gdy będziemy budować w czymś aż tak małym, w czymś, co ma pojemność poniżej 4 litrów, trzeba będzie pójść na pewne kompromisy. Nie znaczy to, że będzie to komputer słaby. Oj nie, myślę, że tutaj pozytywnie się zaskoczycie, bo będziemy w stanie odpalić na nim dowolną grę w rozdzielczości Full HD i myślę, że jak na rozmiar, to będzie miał naprawdę całkiem niezłą wydajność. No to zacznijmy od początku. Co to jest za obudowa? Jeżeli ktoś z Was śledzi sobie Reddita, to może ją kojarzyć. Jest to obudowa firmy Velcase i nazywa się Velka 3. I z góry przepraszam za ten okropny żart, który zrobię, ale wiecie, bo w języku polskim, jak mówimy, że mamy obudowę i ona się nazywa Velka 3, no, ja bym powiedział, że ona jest raczej haha, nie Velka. I ja jakiś czas temu napisałem do producenta, czy chcieliby wysłać taką obudowę do filmu, bo chciałem zbudować w czymś takim, od kiedy w sumie widziałem filmik Stilgara, który był parę lat temu. I w momencie, gdy budujemy komputery typu small form factor, a zwłaszcza aż tak małe, to nieprzypadkowy jest dobór komponentów i trzeba tutaj być bardzo, bardzo ostrożnym. Dokładnie sprawdzać wszystkie wymiary, żeby komponenty na pewno w takiej obudowie się zmieściły. Do tego ja też musiałem kupić trochę części i trzymajcie kciuki, żeby faktycznie wszystko pasowało. I proces budowy w tego typu obudowie jest też bardzo nietypowy, ponieważ najpierw musimy to wszystko rozmontować niemalże na części pierwsze i potem będziemy mogli dopiero zacząć pakować tam komponenty, więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Chyba drogi był ten kawałek blachy, co? No, niestety był drogi, bo mimo, że taka obudowa jest bardzo mała i ilość materiału tutaj też jest stosunkowo niewielka, to cena jest wielka. Takiego komputera nie buduje się na pewno wówczas, gdy szukacie, żeby to było opłacalne. Nie. Coś takiego, coś tak małego, powiedziałbym, że to troszeczkę zakrawa o taką fanaberię. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo ciekawe, żeby w takiej małej objętości zbudować komputer. Jeden mój znajomy faktycznie sobie poskładał komputer w takiej obudowie, a potem zmienił sobie kartę graficzną i mu się nie mieściła, więc miał ją wyrzuconą poza tą obudowę na Razerze PCI Express. A z takich praktycznych zastosowań to akurat ten mój znajomy faktycznie używał tego komputera podłączonego do telewizora. I to myślę, że jest naprawdę fajna rzecz, jeżeli potrzebujecie czegoś niespecjalnie, nieprzesadnie wymagającego, a chcieliby żeby było na przykład podłączone przy telewizorze, no to coś takiego się na pewno sprawdzi. No dobra, obudowa rozłożona. Tutaj mamy naszą na przykład tackę na płytę główną i z drugiej strony będzie karta graficzna. No i mamy całą naszą powłokę. No i musimy zacząć akurat budowę w tym wypadku od zasilacza. Ale jak ma się w tym zmieścić zasilacz, skoro to rozmiar ma w sumie niewiele większy od zasilacza? No bo zobaczcie, tak wygląda taki typowy Vero L1. No... no sam zasilacz by się zmieścił, ale no gdzie tam upchać resztę komponentów? No mamy jeszcze zasilacze pokroju SFX-L. Jak sami widzicie, on też zajmuje dość sporą część tej obudowy. Czyli co? Zasilacz zewnętrzny? Oj nie. Otóż my użyjemy sobie takiego oto zasilacza i tego typu zasilacze często określa się mianem flex. Że taki chyba elastyczny jest, że można go do różnych zastosowań użyć czy coś. Ale tak całkiem serio, jak sobie na to popatrzycie, no to jest on no zauważalnie faktycznie mniejszy niż zasilacz typu SFX-L. Ten konkretny zasilacz, mimo że jest taki mały, o dziwo ma moc maksymalną na poziomie 600 W. I co ciekawe, to ten zasilacz ma też certyfikat 80+. Platinum. I to jest akurat zasilacz, który ja dostałem bezpośrednio z Velką i można go znaleźć bezpośrednio na stronie producenta. Tego typu zasilacze często miały wadę, że wentylator, który się w nich znajdował, był dość głośny, więc zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. Tylko no, muszę się przyczepić, bo akurat no, Velka jest trochę słabo zabezpieczył ten zasilacz i jak widzicie, no zrobił nam się w gniot. Wiecie co, widzowie? Zdjąłem tą pokrywę, bo chciałem ten metal naprostować i nie chciałem, nie wiem, walić młotem potem czy coś takiego. I zobaczcie, widzicie?
Widzicie, jak się rusza? No, słuchajcie, dobrze, że mnie pokusiło, żeby ten zasilacz w ogóle rozebrać, bo chyba w transporcie ktoś nim naprawdę zdrowo grzmotnął. Dobra, widzowie, no to co wygrałem? Hop! Ło! O nie, i to tak zdrowo są uwalone te części. No nie wiem, no dam to mojemu tacie, może coś to nalutuje, ale tu te nóżki, patrzcie, to jest... Prawie nic nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. No. Nie spodziewałem się, że ten filmik pójdzie w tą stronę. Będziecie pisać, że mnie pokarało za chiński zasilacz. Ale słuchajcie, no to akurat no, nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o tego typu zasilacze, bo albo są po prostu niskiej mocy, albo są głośne, więc no ten dedykowany do tej obudowy wydawał się spoko, ale chyba muszę napisać do producenta, żeby troszeczkę bezpieczniej opakowywali te zasilacze, bo coś takiego po prostu no nie powinno mieć miejsca i uważam, że jest no niedopuszczalne. Dobra, zostawmy na razie ten zasilacz, zbudujmy dalszą część komputera. Z racji tego, że chciałem, żeby ten komputer faktycznie w takiej objętości poniżej 4 litrów był mega wydajny, postawiłem tutaj na platformę AM5. Procesory są dość energooszczędne, więc powinno nam się to fajnie spiąć. I my tutaj mamy akurat płytę B650i Aorus Ultra od Gigabyte'a. Ty, tych przejściówek to jest więcej niż się spodziewałem. Kable SATA. Antena do Wi-Fi, ale to jest ciekawe. Ja, widzowie, ja wam to pokażę, to jest bardzo ciekawe. Tu jest w zestawie taka malutka płytka, tak zwany daughterboard. I tutaj mamy rozbicie na porty SATA. Mało kto teraz już korzysta ze złącz SATA w tego typu płytkach, więc po prostu rozdzielili to na osobną, którą sobie możemy wpiąć, jeśli tego potrzebujemy. Tak to teraz wygląda, gdy jest wpięte. Jak na płytę ITX, sporo tutaj to waży. Te radiatory, co tu dowalili na sekcję zasilania, no powiem wam, waży to. W ogóle to jest na dysk M2, chłodzenie aktywne z wentylatorem. Tu w ogóle rozwiązanie, które widzę pierwszy raz, zobaczcie, to zwolnienie do slotu PCI Express ma takie przedłużenie, żeby faktycznie łatwiej je było palcem kliknąć, bo zwłaszcza w płytach ITX często to jest mega utrapienie. Procesor, jaki sobie wykorzystamy, to Ryzen 5 7600, który wypożyczyło mi AMD. Całkiem fajny procesorek, ale nic szalonego. Jesteśmy tutaj ograniczeni możliwościami chłodzenia, więc no nie możemy sobie za bardzo poszaleć. No i wrzucamy sobie proca do środka, zamykamy, plasticzek nam odskakuje, to sobie chowamy i mamy. Mnie to fascynuje, bo to nie jest pierwsza płyta ITX, którą widzę, ale to jest pierwsza ITX płyta na soket AM5. Ona jest tak upakowana, ona jest po prostu taka, wiecie, mięsista. To weź się tam jeszcze dostań teraz do tego radiatora, nie? 30 tysięcy śrubek trzeba odkręcić, ale za to jestem pewny, że nawet w takiej małej obudowie chłodzenie dysku będzie pierwszorzędne. Tu mamy termopad, cyk, jeden. Sobie wrzucimy dysk na M2. Jeszcze tu mamy drugi termopad. No i będziemy mieli taką kanapkę z naszego dysku i radiatora. A po śląsku powiedzielibyśmy na to klapsznita. Jadłeś już dzisiaj sznitka? No w sumie bułkę jadłem, kajzerkę na śniadanie. To chyba jeszcze dzisiaj nie. Może na kolację będzie. No i teraz tak, chłodzenie procesora. Widzieliście rozmiar obudowy, nie? Więc będziemy musieli skorzystać sobie z takiego chłodzenia Noctuły. To jest konkretnie L9A w wydaniu na AM5, już wersja zrewidowana. I z tego co widziałem, to ono dosłownie na styk pasuje, tak jakby było stworzone z myślą o tej obudowie, albo ta obudowa stworzona z myślą o tym chłodzeniu. One są zawsze tak fajnie pakowane i my tutaj akurat mamy wydanie Chromax, czyli wydanie czarne, no bo po prostu będzie bardziej estetycznie pasować i do czarnej obudowy, i do czarnej płyty głównej niż te tradycyjne beże od Noctuły. No nie wygląda jakoś przesadnie imponująco, co? Takie troszeczkę bardziej dopakowane boksowe chłodzenie by się chciało powiedzieć, nie? Chociaż ja coś czuję, że chyba i tak będziemy musieli zrobić undervolting tego procesora i być może karty graficzne, jeżeli będziemy chcieli mieć sensowne temperatury. Więc najpierw musimy sobie wykręcić te standardowe mocowania dla AM5. O, wracaj! I my to chłodzenie montujemy jakby w tej pozycji, z finami w tą stronę. I tutaj ktoś kiedyś mi zwrócił uwagę, że ej, no przecież to pamięć RAM będzie blokować ten przepływ powietrza. No, ja to sprawdziłem w dwóch różnych orientacjach, nie miało to znaczenia, no a w przypadku tego chłodzenia to nawet nie mamy opcji, żeby je inaczej zamontować. Damy pastę od Noctuły. I teraz będzie wesoło, bo musimy to sobie zrobić. To jest jednocześnie i fajny, i niefajny sposób mocowania. I sobie dokręcamy. Z czuciem oczywiście nie za mocno. Ej, mówcie co chcecie, ale w momencie, gdy mamy takie radiatory wszędzie i jeszcze tak upakowane tutaj chłodzenie, no ma to jakiś urok w sobie, nie? No ale z tym przepływem powietrza, powiem wam,
Różnie może być, no zobaczymy. Do tego dopakujemy sobie takie kości od PNY-a, to są konkretnie Accelerate, 6000 megatransferów CL40. No tutaj nie ma wątpliwości, ile banków zapełnić, albo które najpierw, bo zapełniamy wszystkie dwa. O, co się tu... Moments later. Ja mam dzisiaj jakiegoś pecha, nie? Czajcie to, że mi się rozkleił radiator z tych kości i się przesunął tak w dół, że nie jestem w stanie ich wpiąć teraz, ale to jest dziwne. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Ten klej jest często tak mocny, że trzeba to wręcz opalarką nagrzewać w pierwszej kolejności, a to po prostu jakby odskoczyło. Chyba muszę inny ram dać. Tak wyglądają kości bez radiatorów, jakby się ktoś zastanawiał. Gulasy. No i tak wygląda cały komputer. Ale upakowany, nie? Tutaj mamy takie pudełeczko z akcesoriami do naszej welki, no i mocujemy sobie płytę. Kurde, wygląda to jakbym jakiś, wiesz, taki bootlegowy test bench miał, zobacz, nie? Coś takiego. Nie wytrzymam, nawet mi, słuchajcie, odpadło dzisiaj to. Widzowie, ja mam chyba dzisiaj jakiś zły dzień, ale nie przejmujemy się, idziemy dalej. No i tak, teraz mocujemy sobie Razer PCI Express. No właśnie, wygląda paskudnie, prawda? Natomiast powiem wam, to ma sens, że on wygląda tak, jak wygląda, dlatego, żeby był bardzo elastyczny. I też akurat Razer PCI Express do takiej obudowy warto sobie wziąć od producenta. Dlaczego? Bo ma po prostu idealny rozmiar pod obudowę. Więc sobie wpinamy nasz Razer generacji czwartej z PCI Express 4.0. I teraz nie dość, że go musimy tak poprowadzić, to jeszcze w instrukcji jest narysowane, że musimy go tak zagiąć. A nie podoba mi się to bardzo. I słuchajcie, karciochę, jaką tutaj wpakujemy, to będzie RTX 4060 Ti, ale nie byle jaki. To jest jednowentylatorowy słodziak, 4060 Ti. I z tego, co się orientuję, to chyba tylko Palit i chyba tylko Gainward robią takie wydanie 4060 Ti. Raczej nie polecałbym tego typu karty kupować do swojego komputera, bo ona może być zwyczajnie głośna i temperatury mogą pozostawiać troszeczkę do życzenia. Natomiast w przypadku tak małego komputera nie mamy wyjścia. I tak się akurat złożyło, że to jest najmocniejsza karta graficzna, jaka pasuje do tej obudowy. Musimy to teraz tak przyłożyć. Tak, tutaj to ma być w tym miejscu. Ale to będzie upakowane. Ja się kręcę. Ta karta oczywiście będzie tutaj jeszcze trzymana. Natomiast na ten moment zobaczcie, jak to wygląda. Ależ to jest, kurczę, upakowane wszystko, nie? No dzisiaj więcej nie zrobimy. Trzeba czekać na zasilacz, więc do zobaczenia za moment. 3 days later. Witam was kilka dni później. Mam dla was parę aktualizacji. Po pierwsze, zasilacz. Tacie udało się go naprawić. Co ciekawe, jak zaczął się mu przyglądać, to okazało się, że de facto odpadły dwie cewki, a nie jedna, tylko jedna siedziała, ale nóżki miała też ukruszone. Tacie udało się odbudować te nóżki, udało mu się przylutować faktycznie z powrotem te cewki. Natomiast no, zwrócił mi tutaj uwagę taką, że producent raczej powinien jakieś dodatkowe mocowanie do tych cewek zastosować. Mówił, że często stosuje się po prostu jakieś dodatkowe nóżki wzmacniające po to, żeby właśnie taki element nie odpadł. Pomierzył napięcia, wszystko wygląda ok. Ja też podłączyłem go do takiego, wiecie, peceta, który jakby coś wybuchło, to żeby mi nie było szkoda. Obciążyliśmy troszeczkę ten zasilacz, nie było problemów i wydaje się, że działa. Natomiast nie usprawiedliwia to w żadnym razie producenta, który raz, że powinien lepiej zabezpieczyć ten zasilacz w transporcie, a dwa, że no konstrukcyjnie też mogli po prostu zrobić lepszą robotę i po tym filmie zdecydowanie napiszę im maila z uwagami. Ja natomiast pokleiłem trochę te radiatory, żeby faktycznie trzymały się tych pamięci, no i udało mi się też te kości w końcu tutaj zamontować, więc tutaj też mamy sukces. W tym odcinku jest zaskakująco dużo jakichś poprawek, nie spodziewałem się tego kompletnie, myślałem, że pójdzie gładko jak zawsze. Tu sobie musimy jeszcze odkręcić parę śrubeczek, musimy sobie ten front całkowicie wymontować, żebyśmy sobie zamontowali w prosty sposób zasilacz i to mocowanie do płyty głównej i karty graficznej. Plus taki, że większość tych śrubek jest taka sama, bo inaczej to bym chyba zwariował. No i teraz wrzucamy sobie w ten oto sposób zasilacz. I tutaj, jak sobie zobaczycie, mamy też otwór, żeby wentylator mógł sobie faktycznie zasysać powietrze, także będzie miał na czym oddychać, chociaż... Aha, bo tu są nóżki jeszcze do tej obudowy, żeby ona troszeczkę stała wyżej, bo tak właśnie sobie myślę, nie, że czekaj, że przecież jak to stoi na płasko, no ale nie, są nóżki, faktycznie. Ok, mamy zamocowany zasilacz, teraz musimy, słuchajcie, upakować naszą płytę główną i kartę graficzną. Ale to tu ciężko jest dopchać te kable, nie, bo one, patrz, one jeszcze są takie krótkie. Widzicie tutaj takie coś przy tej krawędzi, nie?
tak jakby coś nie do końca nam się spasowało. Ja tak też patrzę, nie do końca dobrze to włożyłem, ale tutaj nie ma żadnego rantu, to jest jakby po prostu kawałek takiego płaskiego profilu, więc nie ma tutaj jak schować tego elementu i nie wygląda to tak całkiem super, prawdę mówiąc. Okej, tu będziemy musieli to dokręcić, a to wszystko po to, żeby zmieścić się w litrażu poniżej 4. No, zaczyna to wyglądać. I tutaj mamy, zobaczcie, taką blaszkę, która będzie nam jeszcze dodatkowo usztywniać kartę graficzną. Musimy ją najpierw przykręcić sobie teraz do obudowy. Czysto hipotetycznie, jakbyście chcieli jeden dysk 2,5-calowy, to tu możecie go zamontować. I słuchajcie, w gruncie rzeczy powinniśmy teraz już składać tą obudowę w całość, ale szaleństwo to będzie tutaj upchać jakoś te wszystkie kable z zasilacza. Okej, wygląda na to, że te wsporniki już mamy, to się fajnie faktycznie wszystko usztywniło teraz. No i kurde, ten front musimy teraz dopchać. Jeszcze musimy przycisk do włączania podpiąć. Ohuhu. W tej obudowie akurat jest prosto, bo tutaj mamy power button, tak, mamy piny, zobaczcie. Tutaj nawet mamy miejsce na tym dole. Okej, to się uda zrobić. No prawie, no już ciupapi. Jest. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem, budując peceta. O nie, poczekaj, to chyba to nie ta kolejność. A już się cieszyłem, że zamknąłem ten front. Many, many minutes later. Powiem wam, wygląda to na bardzo małe, ale waży to zaskakująco dużo jak na taki mały przedmiot. Ważymy 4,5 kilo. Ja cię kręcę, powiem ci faktycznie, jeżeli chodzi o objętość tego komputerka, jest to niesamowite. Bardzo jestem ciekawy, jak tu będą wyglądały temperatury. Jak się przypatrzycie, to tutaj to chłodzenie Noctuły jest niemalże na styk. Nie chcę powiedzieć, że będzie to działało tak jak na otwartym test benchu, bo to nie do końca tak będzie działać, ale myślę, że może nie być wcale tak źle, jak się niektórzy z was spodziewają. No to co? Odpalamy! A sprawdzałem wcześniej, czy wszystko działa. No oczywiście wszystko działało, tylko co poszło nie tak? O! Tego się nie spodziewałem. Chodzi o to, że kabel był wcześniej nie wpięty po prostu, znaczy był poluzowany i nie stykał. Co tu poszło nie tak? A, ja wiem, co tu poszło nie tak. Natomiast co innego chciałem zmienić w BIOSie przy okazji, bo włączyliśmy ten komputer i jest taki nieprzyjemny dźwięk wentylatora. Niby nie jest źle, ale męczy ucho. Posłuchajcie. Trochę niefajny, nie? I co to? Procesor? Zasilacz? To wentylator z procesora tak męczy ucho. Noctua. Jak sobie zobaczycie, to ta krzywa jest tutaj bardzo taka dziwna, bym powiedział, w BIOSie, więc sobie zaraz to naprawimy. Dobra, mamy Cyberpunka. No to co? Ray Tracing Ultra. DLSS damy sobie na jakość i generowanie klatek. No i słuchajcie, na takich ustawieniach nasz zestaw na ten moment wyciąga okolice 112 klatek, 100, coś koło tego. Niepokoją mnie trochę temperatury procesora. Wyłączyłem na razie undervolting i zrobimy go sobie zaraz na nowo, tak żeby wszystko było na pewno stabilnie. Ale tak patrząc tylko i wyłącznie pod kątem wydajności, kurde, powiem wam, nie ma lipy. Teraz mamy, słuchajcie, Starfielda na ustawieniach wysokich, bez żadnych upscalerów, natywnie na Full HD i kurczaki mamy okolice 80 klatek, bez żadnych wspomagaczy. Wow, z tymi wspomagaczami od Nvidia, jak na taką małą skrzyneczkę, no przyznacie, że to są wyniki fajne. I mamy The Finalsy, słuchajcie, ustawienia wysokie, rozdzielczość Full HD i ile teraz wyciągamy? 166 klatek. Ej, no kurde, nie ma lipy, co? Teraz mamy procesor obciążony na 100%, no i hałas jest mniej więcej taki. Ale to nie znaczy, że z temperaturami nic nie możemy zrobić, bo możemy zrobić undervolting. Przy tego typu komputerze undervolting CPU i GPU to niemalże rzecz obowiązkowa. Jest to proces, który pozwala nam zachować taką samą wydajność przy niższym poborze energii, a to z kolei przekłada się na lepsze temperatury. W przypadku Ryzena warto skorzystać z funkcji Curve Optimizer. Możemy skorzystać z narzędzia Ryzen Master, które automatycznie spróbuje dobrać nam odpowiednie wartości. Moja sztuka działa dobrze na wartości minus 40 i możemy ją sobie przykładowo na sztywno wprowadzić w BIOSie. Na fabrycznych ustawieniach procesor dobijał do 95 stopni i trotlował, a po zastosowaniu Curve Optimizer mamy 89 stopni, ale co ciekawe o niemalże 1000 punktów więcej w Cinebenchu przez to, że procesor mógł wyżej boostować. Ale to nie koniec, bo na Ryzenach z serii 7000 można włączyć tak zwany Eco Mode, czyli najprościej to ujmując zablokować power
power limit na 65 W. Teraz temperatury mamy na poziomie 75 stopni, a wynik w Cinebenchu niemal taki sam jak na fabrycznych ustawieniach, czyli jesteśmy jakieś 20 stopni do przodu. Kolejna sprawa, czyli GPU. To najłatwiej zrobić za pomocą programu MSI Afterburner. Poradnik do tego programu znajdziecie chociażby na Morele TV. Przy bardzo ostrożnym undervolcie, jaki ja zrobiłem, różnica jest ogromna. No zobaczcie, po zastosowaniu krzywej mamy około 88 klatek w Starfieldzie i pobór mocy na poziomie 95 W, gdzie na domyślnych ustawieniach mamy 91 klatek, a karta wciąga aż 140 W. Większy pobór mocy to wyższe temperatury, a różnica w FPS-ach, jak sami widzicie, bardzo niewielka i realnie jest to różnica, której nie zauważycie w takim zwykłym, codziennym graniu. Oczywiście można by ten undervolt dopracować bardziej dla tej karty, ale chciałem Wam po prostu pokazać ogólnik. Wiele osób pewnie też zapyta o hałas takiego peceta. I tak, jest on głośniejszy niż typowa stacjonarka czy inny build small form factor, ale jest i tak cichszy od laptopa gamingowego pod obciążeniem. Posłuchajcie zresztą sami. I faktycznie nie jest on jakoś przesadnie głośny, ale powiem Wam, że jako komputer do salonu mimo wszystko trochę męczy ucho. I pewnie będziecie pytali, jak wypada w porównaniu do tego innego małego kompa, którego kiedyś testowaliśmy, więc wypada to w ten sposób. W aplikacjach 3D będzie oczywiście sporo wydajniejsza w przypadku Velki przez wzgląd na GPU. Ale co ciekawe, wydajność procesora w Ser 7 była nawet nieco lepsza, bo mieliśmy tam 8 rdzeni, a nie 6, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa kwestia. Chciałem Wam ten komputer pokazać, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawy koncept i tak naprawdę ciężko byłoby zrobić obudowę mniejszą niż to, która byłaby w stanie pomieścić jeszcze dedykowaną kartę graficzną. Oczywiście są mniejsze obudowy na płyty ITX, ale tam jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do zintegrowanych układów graficznych. No i co sądzicie o takim malcu? Dla mnie to była naprawdę niesamowita przygoda i od dawna chciałem zbudować kompa w tej oto miniaturowej obudowie i myślę, że efekty są też całkiem ciekawe. Nie jest to skrzynka idealna, zdecydowanie nie jest to rozwiązanie dla każdego, powiedziałbym ekstremalnie niszowe, ale uznałem, że jest to ciekawe i chciałem się tym z Wami podzielić. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie.